Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Właśnie rejonów boiska chorzowianie bardzo często zdobywają bramki i często są zamieszania również pod bramką przeciwników. Bez gola jeszcze w tym sezonie pierwszoligowym Łukasz Janoszka. On tutaj gra przez mur. Czy tam nie było faulu? Jest jedenastka. Zobacz, Mariusz, jak to wyglądało. Bartosz Rymaniak, no tak, bez dwóch zdań. Oczywiście, natomiast oczywisty karny. Myślę, że doskonałe zachowanie Szczepana. Tutaj tylko czekał. Szczepan, czy Krzepisz? No, miał tę piłkę, odbił ją dłonią, ale wpada do bramki. Bramka Szarki, Ruch prowadzi. Bramka Szczepana. Po akcji Szczepana z Janoszką, więc tych dwóch zawodników bym wyróżnił. Natomiast wyróżniłbym, a przynajmniej wspomniał o osobach przygotowujących taktykę Ruchu i pewne rozwiązania. Doskonale, tak jest. Doskonale zrobiony stały fragment i myślę... Cały czas Arka w strefie środkowej przy piłce. Pokazuje się Hajdary, Stolc. Hajdary dobrze to zrobili, Przemysław Stolc, to już pole karne, Czubak, prawa noga jest, tym razem już na pewno bramka prawidłowa. Wydawało się, że Bielecki może obronić ten strzał. Poświęcił, nie widział, że za plecami jest inny zawodnik Arki, proszę zobaczyć o ten moment. I on tak jakby patrzy, dlatego zamiast od razu biec w stronę piłki. Tu jeszcze wydawało się, że może Swędrowski jakoś zatrzyma, zabierze piłkę, zatrzyma Czubaka już w polu karnym, ale tak się nie stało. Jeszcze rykoszet i to może zmyliło Bieleckiego. Tak, bo nie był to jakiś mocny strzał, teraz będzie to dobrze widać, choć oddany z niewielkiej odległości. Co by nie powiedzieć, Czubak bardzo ładnie się zachował, fantastycznie tą piłkę rozegrał. Raz jeszcze on. Otrzymał... Przed tygodniem, za chwilę może o tym, Omran Hajdary w polu karnym, Czubak, bramka! I znów Karol Czubak, jednak, tak jak powiedziałem, jeszcze w pierwszej połowie. Na 1-1 akcji Arki, tutaj za chwilę to państwo zobaczą, mam nadzieję. Sytuacja już wydawało się wyjaśniona, no właśnie. I co robi Filip Nawrocki? Traci piłkę w bardzo łatwy sposób. No, potem już świetnie to rozegrali Czubak i Hajdary. Dublet Karola Czubaka w całym sezonie, już 8 bramek, to jest teraz lider strzelców Fortuna pierwszej ligi. Ależ ten mecz się odwrócił. Bardzo się odwrócił, bardzo trudna sytuacja Ruchu teraz. Żal mi Nawrockiego, dostał szansę. Minuta, jeszcze cała druga część tego meczu. Aleman. Szansa na kolejną bramkę i ta bramka pada. Omran Hajdary huknął od poprzeczki. 3-1. Czyste, czyste. Nie do obrony przez Bieleckiego. Zobacz. Pierwszy raz, drugi raz. Tak. Trzeci raz. Aleman asystuje. Hajdary nawet do bramkę, na bramkę nie patrzył. Wiedział, co robi. No i też ósma bramka, tak jak w przypadku Czubaka, tego zawodnika w sezonie. Druga w dzisiejszym meczu. Pan. Z tej strony pojawił się Kacper Michalski, Tomasz Swędrowski, Daniel Szczepan. No może teraz jest bramka kontaktowa. 2-3, 92 minuta. Tomasz Swędrowski. Jak Ruch rozgrywał piłkę, chciałem powiedzieć, że zawsze w życiu jest tak, albo bardzo często, że jak już wiadomo, że coś jest nie tak do końca, to jeszcze ta nadzieja odżywa. I tutaj mamy po fantastycznym... Może było zagranie ręką, Paweł Raczkowski tego nie odgwizdał. Dobre dośrodkowanie, Krzepisz. I teraz co? 2-2. Jak to rozwiąże Arka? Sam na sam Adamczyk do pustej bramki, nawet nie sam na sam. Podnosi ręce Hubert Adamczyk. Jest czwarta bramka dla Arki Gdynia. Nie było Bieleckiego, bo poszedł po rzut rożny. I już wiemy, że jednak Arka wygra ten mecz. Jest w polu karnym rywala. Tu nie ma nikogo. 25 metrów od bramki Arki. No a potem... Trudno mieć pretensje do Bieleckiego. On, tak jak każdy bramkarz w tym momencie, pobiegł. Tak, to jest chciał strzelać. Taktyki ryzyka. Oczywiście. Dokładnie. Natomiast dlaczego nie było nikogo na 20 metrze, który by tą piłkę zgarnął, miałby doskonałą okazję. Gdzieś tutaj te głowy były na tyle gorące, na tyle się gdzieś to wszystko rozwaliło, że nikt nie pomyślał, nikt nie miał odrobiny spokoju, żeby stanąć tam, gdzie powinien stać. Drugiej takiej bramki chyba w tym sezonie z taką radością, zanim ona de facto padła. Hubert Adamczyk już pewnie mieć nie będzie.
Mamy wymuszoną przerwę, bo dość długo tam udzielano pomocy, wydaje mi się, Martinowi Dobrodce, który interweniował przy tym dobrym...